Deweloper nie powinien rozpatrywać działki w kontekście, ile ona ma metrów, arów, hektarów, czegokolwiek. Powinien rozpatrywać, jak dużo mogę na niej wybudować, a później sprzedać, bo to jest dla niego najważniejsze. Mówi się o tym, że w nieruchomościach najważniejsze są trzy rzeczy. I to jest lokalizacja razy trzy. Oczywiście lokalizacja jest ważna, ale ja mam trochę inne zdanie na ten temat. Albo powiedziałbym zdanie podobne, jednakże z wieloma wyjątkami. Bo trzeba brać pod uwagę, że dla mnie dobra lokalizacja to jest taka, która później się sprzeda albo wynajmie. Nie zawsze warto za dobrą lokalizację przepłacać. Warto zapłacić odpowiednio dużo, na tyle dużo, ile wartość tej lokalizacji wnosi w biznes. Czyli jeśli sprzedamy takie mieszkanie później drogo, to jesteśmy w stanie dużo więcej zapłacić za działkę. Ale niektórzy deweloperzy zachwystują się tymi lokalizacjami i na przykład kupują sobie plombę pomiędzy kamienicami, zapominając o tym, że już, żeby wybudować tam kamienicę, trzeba przytrzymać dwie sąsiadujące, tak? Albo jest bardzo dobra lokalizacja, ale grunt jest trudny i trzeba dużo pieniędzy włożyć w to, żeby tam wybudować cokolwiek. Także jak patrzycie na lokalizację, to weźcie pod uwagę wszystkie elementy tego, a nie tylko to, czy później się drogo te mieszkania czy produkty sprzeda na rynku. W przypadku wyboru lokalizacji musisz pamiętać jedną bardzo ważną rzecz. Kiedy będziesz w stanie tą działkę zabudować? Bo jeżeli działka jest super, ma fajną cenę, ale jeśli najszybciej będziesz mógł ją zabudować za 2, czy 3, czy 5 lat, to się zastanów, czy zainwestowanie w tą działkę ma sens, bo w tym czasie zarobiłbyś inne pieniądze na innej działce. Żeby sprawdzić w Polsce, czy na danej działce możesz wybudować to, czego chcesz, to masz dwie możliwości. Jedna z możliwości jest taka, że działka ma uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, co dokładnie na danej działce można wybudować. Jeśli Twoja działka ma taki plan, to jest w miarę proste i jakby można z tego planu wyczytać i najlepiej, żeby to zrobił za Ciebie architekt, co dokładnie możesz postawić. Ale jeśli Twoja działka nie ma, a większość działek jednak w Polsce nie ma tego planu, to musisz się zgłosić do swojej gminy czy do swojego miasta z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Czyli to jest taka decyzja, taki dokument, który stwierdza, czy to, co masz w planach, możesz wybudować. W przypadku warunków zabudowy możesz wnioskować zarówno o decyzję na zgodę na budowę na przykład hotelu, ale też możesz w tym samym miejscu dostać tą zgodę na wybudowanie budynku jednorodzinnego czy wielomieszkaniowego. Tak? W zależności od tego, w jakim terenie jest dany obszar. I ważne jest też jakby studium zagospodarowania przestrzennego, które pokazuje kierunek, w którym urbaniści by chcieli, żeby dana lokalizacja się rozwijała. Więc jeżeli masz tam w tym studium tereny mieszkaniowe, to masz bardzo duże prawdopodobieństwo na to, żeby na końcu okazało się, że dostaniesz tam właśnie warunki zabudowy pod mieszkaniówkę. Czynnikiem, który wpływa na to, ile możemy na danej działce wybudować, jest chłonność działki. Czyli to jest taki parametr, który mówi nam o tym, jak bardzo dana działka jest w stanie pomieścić budynków. Czyli ile jesteśmy w stanie zmieścić metrów kwadratowych budynku na danej działce. Czyli jeżeli chłonność jest 1000 metrów, to znaczy, że możemy wybudować budynek, gdzie da nam to 1000 metrów powierzchni sprzedaży. Tak? I tą chłonność bardzo często określamy parametrem np. powierzchnia użytkowa mieszkalna, czyli tak zwany PUM. Więc jak ktoś Wam mówi, że ile PUM ma działka, to znaczy ile na danej działce można wybudować mieszkań. Deweloper nie powinien rozpatrywać działki w kontekście, ile ona ma metrów, arów, hektarów, czegokolwiek. Powinien rozpatrywać, jak dużo mogę na niej wybudować, a później sprzedać, bo to jest dla niego najważniejsze. Kolejnym ważnym elementem pod zakup działki deweloperskiej jest to, żeby sprawdzić jej warunki gruntowe. Jeżeli będą złe warunki gruntowe na działce, to może się okazać, że Twoja inwestycja będzie droższa o 20-30% niż Ci się to wydawało. Badanie gruntu polega na tym, że firma specjalistyczna robi otwory w gruncie, wierci otwory i sprawdza, jakiej jakości i jakiego rodzaju jest grunt na danej wysokości. Bo projektant później z konstruktorem oceniają, na ile ten grunt jest nośny, na ile jest jakby trudny
Ja mam taki jeden projekt, gdzie mam bardzo drogie koszty prac gruntowych, jednakże działka jest na tyle atrakcyjna, że jest widokiem na Stare Miasto, dlatego koszt tych robót obroni się poprzez cenę, która będzie również wysoka. I co jeszcze trzeba sprawdzić, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy? To jeszcze trzeba sprawdzić na przykład, jak wygląda zieleń, bo wydawałoby się, że niektóre drzewa są zwykłe, ale może się na końcu okazać, że jedno z drzew to pomnik przyrody, albo że wycinka tych drzew będzie się wiązała z różnymi kosztami. Albo wam się będzie wydawało, że je sobie wytniecie, a się okaże, że nie będzie można jej wycinać, ponieważ jest okres lęgowy i trzeba poczekać z tym do października. Przy działce istotne jest też jej kształt i usytuowanie, czyli czy ona jest jakby na górce, czy ona spada w dół, ponieważ to wywołuje później drogie prace w postaci robót ziemnych, które to zwiększają całkowicie nakłady. Czyli może się okazać, że działka jest atrakcyjna, jest w super położeniu, ale jest ten spadek terenu, który trzeba będzie nasypać. Więc jakby pamiętajcie o tym, że coś, co na pozór wygląda dobrze, jeżeli nie wiem, tam są teraz jakieś krzaki, tego nie widać, to później po skoszeniu tych krzaków może się okazać, że tam naprawdę działka ma pewnego rodzaju problemy. To jak znaleźć dobrą lokalizację? Czasami wystarczy tylko i wyłącznie cierpliwość, bo na tą działkę czekałem 4 lata. Dlaczego czekałem aż 4 lata? Ponieważ właściciele byli w pewnego rodzaju konflikcie, trwały sprawy spadkowe, które uniemożliwiały im zbycie tej działki. Dopiero po 4 latach wyprowadzili sprawy na prostą i ja mogłem po prostu jako pierwszy klient, który czekał przez 4 lata, podejść do tematu i kupić tą działkę. Czy to jest dobra lokalizacja? Oceńcie sami.